Witam Państwa serdecznie w środę 20 czerwca. Rozpoczynamy wydarzenia telewizji Streamio. Tragiczny wypadek na Krajowej Trójce. W Leśnym Banku Genów powstaje kryobank. Biało-czerwone. Do tragicznego wypadku doszło około godziny 14 w Piechowicach za hotelem Barok. W wyniku zdarzenia samochodów osobowych mocno ucierpiały 4 osoby. Około godziny 15 na drodze krajowej numer 3 w Piechowicach doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych. Matiz na czeskich numerach uderzył w Mazdę. Poszkodowane zostały 4 osoby. Kierujący Matizem został zabrany do szpitala. Matizie dziecko 13-letnie zostało zabrane do szpitala helikopterem, natomiast pasażerka Matiza zginęła na miejscu. Kierująca Mazdą kobieta została zabrana również do szpitala. Trwają czynności ratunkowe i zabezpieczające. Droga do Szklarskiej Poręby zablokowana będzie jeszcze co najmniej 3 godziny. Objazd poprowadzony został przez Świeradów Zdrój. Już nie tylko geny roślin, ale także zwierząt będą gromadzone w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. A to wszystko dzięki budowie kryobanku, w którym będą przechowywane m.in. geny żubra i dropia. Leśny Bank Genów Kostrzyca rozszerza swoją działalność. Do przechowywanych obecnie materiałów genetycznych roślin dołączą genotypy zwierząt. Wszystko to za sprawą powstającego za kwotę kilkunastu milionów złotych nowoczesnego kryobanku, w którym będą przechowywane materiały genetyczne żubra europejskiego, czy też jednego z najcięższych latających ptaków, jakim jest drop. Jest to gatunek wymarły w Polsce, który jeszcze na szczęście żyje poza naszymi granicami. Jeżeli chodzi o materiał, który będziemy przechowywać dla gatunku drop, będzie on podstawą do programu restytucji tego gatunku w Polsce, głównie jeżeli chodzi o zmienność genetyczną. Będziemy przechowywać tkanki takie jak krew, jak tkanki miękkie, jak tkanki twarde, po to, żeby kiedyś móc przyjrzeć się na przykład, czy jakieś czynniki zewnętrzne wpłynęły na obniżenie poziomu zdrowotności tego gatunku, żeby móc to po prostu zbadać. Ale w pierwszej kolejności ochrona zasobów żubra europejskiego, który także otarł się o wyginięcie. Na szczęście nie spotkało to tego gatunku, tak jak w przypadku tura czy tarpana. Nowy ośrodek znacząco zwiększy ilość przechowywanych materiałów genetycznych. W tej chwili w naszym kryobanku mamy możliwość przechowania około 30 tysięcy probówek w jednym z tych zbiorników. Zbiorników jest 10. W nowym kryobanku w jednym dużym zbiorniku będziemy mogli przechowywać około 3 miliony probówek. Nowo powstający kryobank finansowany jest ze środków Lasów Państwowych. Obiekt ma zostać oddany do użytku w połowie 2019 roku. Tłumy jeleniogórzan postanowiły kibicować naszym piłkarzom podczas pierwszego od 12 lat mundialu. O tym jak poszło dowiedzą się Państwo w naszym materiale. Kilkudziesięciu kibiców przybyło na plac ratuszowy, by w stworzonej przez restauratorów strefie kibica zobaczyć, jak polskie orły rozszarpują lwy Terangi w pierwszym meczu naszej kadry podczas Mistrzostw Świata, które, jak wiadomo, odbywają się w Rosji. Wszyscy pełni nadziei najpierw odśpiewali hymn narodowy, a później z nie mniejszą wiarą czekali na błyskotliwe akcje naszej drużyny. Minuty mijały, mijały, mijały. I w końcu jest 38 minuta. Bramkę zdobywa polski zawodnik, niestety, dla Senegalu. Szok, niedowierzanie i koniec pierwszej połowy. Nie, ktoś nam ukradł naszą drużynę. Nie wiem, gdzie oni są, gdzie są nasi wspaniali piłkarze, no nie wiem. Można się było tego spodziewać, bo Senegal to jest też dosyć trudna drużyna. No moim zdaniem te mistrzostwa w ogóle są jakieś zwariowane. Niemcy z Meksykiem przegrywają, Szwajcaria z Brazylią 1-1. Zwariowane mistrzostwa. No nie tak to miało wyglądać, niestety no nic się nie dzieje z naszej strony. Tak, no Senegal naciska, no my nic nie gramy, nic nie gramy. Nie wiem czemu się tak dzieje, zawsze na mistrzostwach jest to samo, no, w eliminacjach fajnie, a przychodzą mistrzostwa i jest, no
Słabo. Było słabo, ale nadzieja umiera ostatnia. Ale będzie dobrze, będzie 3-1. Jeden już jest, jeszcze tylko 3, ale nasze. No. Jest emocjonujące i o to chodzi. Będzie 3-1. Spokojnie czekamy. Najmłodsi kibice skierowali też kilka wskazówek do trenera i zawodników przed drugą połową. Żeby Cionkowi, żeby uważał. No i żeby grali bardziej też, żeby dużo się wracali, biegali i żeby też się podłączali pomocnicy, na przykład Krychowiak. Niestety słowa młodych jeleniogórzan trafiły jak kula w płot, bo Polacy po przerwie sprezentowali Senegalczykom szansę na kolejną bramkę. A minuty mijały. I w końcu euforia. Grzegorz Krychowiak strzela główką i jest gol. Niestety do końca spotkania nic więcej się nie wydarzyło. No trudno, miejmy nadzieję, że kolejne mecze przyniosą większe efekty niż dzisiejszy. No ciężki wyrywal, no ale miejmy nadzieję. Dobrej myśli przed meczem z Kolumbią był olimpijczyk Maciej Kurowski. Balonik troszeczkę mocno nadmuchany. Ja wierzę, że będzie troszeczkę lepiej jak dzisiaj. Wyszło inaczej, starali się, nie wyszło. Zagrajmy w tą piłkę i naprawdę powinno być dobrze. Natomiast grą naszych Orłów zdegustowany był syn Mariana Szei, reprezentanta Polski z czasów Kazimierza Górskiego. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, pierwsza połowa naprawdę była dla mnie taka asekuracyjna. Jeżeli chodzi o naszych zawodników, no wszyscy, dużo zawodników poniżej swojego poziomu. Ale i tak wierzymy do końca. No, historia pokazuje, że czasami jak się przegrywa, to i tak się wychodzi z grupy. Także mam nadzieję i wierzę do końca, no, bo jestem Polakiem i gdzieś ten orzełek tutaj jest w sercu, na sercu. Także mam nadzieję, że wszystko będzie do przodu. Kolejne spotkanie tradycyjnie o wszystko już w niedzielę z Kolumbią. I jak mówią złośliwi, później już tylko mecz o honor z Japonią. Porażka biało-czerwonych nie zniechęciła uczniów szkoły podstawowej nr 15 w Sobieszowie, którzy postanowili przygotować sportowy event. Ponad 300 uczniów ze szkoły podstawowej nr 15 w Sobieszowie postanowiło w biało-czerwonych strojach zatańczyć czekoladę, by dodać otuchy naszym piłkarzom. A także podsumować projekt Aktywne Szkoły Multisport. To jest taki nasz pomysł na wsparcie naszej reprezentacji w mistrzostwach, aby im się powiodło i nie tylko wyszli z grupy, ale walczyli o największe trofeo. Program jeszcze trwa w przyszłym roku szkolnym, przez 10 miesięcy, a dzisiaj chcieliśmy podsumować to wszystko, co się u nas przez te 3 miesiące, 4 wydarzyło. A w szkole dzieje się sporo. Klasy młodsze siedzą podczas lekcji na piłkach gimnastycznych. Był rajd po zdrowie całej szkoły, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele brali w nim udział. Był piknik sportowy rodzinny. Były zawody na hulajnogach. Polska, dawaj! Dlaczego trzeba kibicować? Bo to jest jak własny piłkarz. Co to znaczy? Na przykład, że jest doping, to też jest jakby gra. Czyli jak bez kibiców, to też jest tak słabiej gra. Na przykład dlatego, że no nie ma tego dopingu i oni w ogóle nie są determinowani, żeby grać. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności akrobatyczne, a także rozegrali turniej piłki nożnej. Czy impreza przypadła im do gustu? Była fajna zabawa, każdy się cieszył. A wy tak codziennie tańczycie tą czekoladę? Wieczorem do spania? Nie. Bo my mamy w szkole taką zumbę w środę, na długiej przerwie i tam też tańczą czekoladę. Dużo osób rezygnuje właśnie z ćwiczenia na WF-ie. No i myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo sport jest ważny i ruch. To jest bardzo dobre dla zdrowia, uniknąć można bardzo wiele chorób. Popularna piętnastka namawia mieszkańców Sobieszowa do wspólnej aktywności fizycznej, a patrząc po frekwencji na organizowanych przez szkołę piknikach, z powodzeniem. Choć do rozpoczęcia kalendarzowego lata pozostało jeszcze kilka dni, my już sprawdziliśmy, jak na upały przygotowany jest jeleniogórski basen. Już w najbliższą sobotę, czyli 23 czerwca, Międzyszkolny Ośrodek Sportu udostępni dla mieszkańców Jeleniej Góry i okolicznych miejscowości basen przy ulicy Sudeckiej. Obecnie trwają ostatnie prace remontowe i porządkowe. Przede wszystkim musimy przygotować nicki basenowe. To jest konstrukcja z lat 80. XX wieku, w znacznym stopniu skorodowana, więc przed każdym sezonem musimy przystąpić do prac zmierzających do naprawy tych niecek, tak by zapewnić
zapewnić minimum szczelności tego basenu. Oprócz tego oczywiście bieżące remonty w sanitariatach, budynkach basenowych i ogólne przygotowanie całego terenu do sezonu letniego. Sama infrastruktura pozostaje niezmienna od lat. Dysponujemy dwoma nieckami dużymi, jedną płytką dla młodzieży i dla dzieci, drugą głęboką, gdzie można już normalnie pływać i wykonywać skoki z wieży, oraz brodzikiem dla dzieci, dla zupełnie małych maluszków, w których mogą się pluskać bezpiecznie, bez narażania się na jakieś ryzyko. Tradycyjnie zostaną udostępnione miejsca dla tych, którzy po kąpieli lubią czynnie spędzać czas na basenie. Uruchamiamy dla dzieci boisko do piłki nożnej, do mini piłki nożnej, tak by korzystający z takiej atrakcji nie przeszkadzali innym, uderzenia piłką, bieganie między ludźmi, także jest to taka dodatkowa atrakcja. W tym roku ceny biletów podzielone będą na dwie strefy czasowe i tak od godziny 9 do 16 wstęp dla dzieci i młodzieży będzie kosztował 5 zł, a dla dorosłych 15. Po godzinie 16 najmłodsi i młodzież zapłacą 2,5 zł, a osoby dorosłe 6 zł. Już w najbliższą sobotę w Podgórzynie odbędzie się festyn dla dużych i małych. Zaplanowano wiele atrakcji. 6 konkurencji sportowych, pokaz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków, stoiska z produktami regionalnymi to tylko niektóre z atrakcji, jakie odbędą się w Podgórzynie podczas festynu rodzinno-sportowego. W imieniu wójta gminy Podgórzyn pragnę wszystkich bardzo serdecznie zaprosić w najbliższą sobotę 23 czerwca na festyn rodzinny do gminy Podgórzyn, który odbędzie się na boisku sportowym w Podgórzynie. Od godziny 14.05 do godziny 14.30 będą trwały zapisy na zawody. W zawodach będą mogły wziąć udział drużyny składające się z dorosłego opiekuna i dziecka. Od godziny 14.30 klub Lady Fitness przeprowadzi profesjonalną rozgrzewkę dla wszystkich zawodników, którzy wezmą udział w zawodach sportowych. Zapraszam Państwa serdecznie na festyn, który odbędzie się w Podgórzynie. Przygotowaliśmy dla Państwa taką formę rozgrzewki, która mam nadzieję zachęci Państwa do uprawiania sportu. Będziemy na pewno się świetnie bawić. Po rozgrzewce zapraszam na spotkanie z instruktorami, także Marcinem Łądką i Michałem Sikorskim, który jest instruktorem zumby. Oprócz zawodów sportowych, w których udział będą mogły wziąć zapisane drużyny, na pozostałych uczestników festynu będzie czekało wiele atrakcji. Będą stoiska z produktami lokalnymi. Na dzieci będą czekali animatorzy, będą dmuchańce. Każdy po zawodach, czyli po godzinie 16.15 będzie mógł również zapoznać się z zasadami gry w mylki bądź w bóle i spróbować swoich sił. Oczywiście też nie zabraknie atrakcji artystycznych w wykonaniu zespołu Nie jest dobrze. Warto już dziś zarezerwować sobie czas w sobotnie popołudnie, by spędzić go miło, aktywnie i rodzinnie. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie już w piątek.